serdecznie, nazywam się Tomasz Dziedziczak. Jest to nasz już trzeci film, jeżeli chodzi o anhydryty piano-beton. Chciałem pokazać kalkulacje w systemie łączonym posadzka anhydrytowa piano-beton, wiążące się z tym oszczędności. Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz dla inwestorów. Więc zacznijmy po kolei. Kalkulacja jest przygotowana na dom około 200 metrów, czy akurat na 200 metrów. Jest to średniej wielkości dom, jaki jest budowany w obecnych czasach. No i może zacznijmy po kolei. Pierwszy pół. Posadzka anhydrytowa. Każdy wykonawca podaje cenę do 5 cm. Z tego względu, że nigdy nie wiemy, jaka ta długość będzie końcowa, więc cena jest do, to co jest powyżej jest dopłata, ale to przejdziemy do tego później. Drugi punkt, piano-beton. Wracając jeszcze może do antydrytu. Cena rynkowa to jest około 48 zł. 48, 52, różnie to wygląda w tej chwili na rynku. Trzeba zwrócić jedną uwagę przy antydrycie, na jedną bardzo istotną rzecz, jeżeli chodzi o cenę. Niestety pojawiło się kilka firm na rynku, które proponują niższą cenę, dużo niższą, jest to w granicach 40-42 zł. Tylko trzeba się liczyć z tym, że to nie jest materiał w klasie C25 F5. Dlatego proszę zwrócić na to uwagę, bo to ma bardzo duże znaczenie, bo to jest anhydryt, nie jest jednym rodzajem posadzki, żeby Państwo mieli świadomość. Posadzka ma swoją klasę, tak jak w betonach, tak? Dlatego ja mówię o posadzce w klasie C25 F5. Czyli przy tej klasie posadzki możemy wykonać wszystkie formy wykończenia. Parkiety, żywice, kamienie, PCV-ki, no wszystko to, co człowiek wymyślił tak naprawdę. No dobrze, przejdźmy do piano-beton. Cena, jaką my proponujemy w tej chwili na rynku, jest w granicach 420 zł. To jest cena za metr sześcienny, robocizna razem z materiałem, czyli wykonanie kompletnej usługi. Styropian. Dzwoniłem dosłownie kilka dni temu do hurtowni, z której często zakupuję styropian. W tej chwili średniej klasy dobry styropian, w średnim przedziale cenowym kosztuje około 450 zł metr sześcienny. Oczywiście dostałem informację, że przy zakupie, czyli przy wpłacie pełnej kwoty nawet za ten styropian, jeżeli go będę odbierał za miesiąc, ta cena nie wiadomo jaka będzie. Więc nawet hurtownia mi nie gwarantuje tego, że ta cena będzie taka jak w dniu zamówienia, bo może się zmienić. Biorąc pod uwagę na przykład tamten rok, gdzie cena poszybowała o ponad 200%, nie mamy pewności, ile za ten styropian zapłacimy za miesiąc, dwa. A na pewno pójdzie cena do góry, bo jeszcze mamy luty. Wiadomo, sezon tak największy zaczyna się marzec, kwiecień, maj. Punkt czwarty. Średnia grubość posadzki. No niestety, nie wszyscy budują może idealnie i dokładnie. Nie wszystkim się to udaje. Generalnie średnia grubość to jest to, co wyciągamy średnio z budynku. Tak naprawdę 90% budynków ma tą średnią około 7 cm. Bierze się to z czego? Przede wszystkim z tego, że chudziak, który jest wylewany, jest często wylewany bardzo krzywo, więc te grubości posadzki na budynkach bywają nieraz ekstremalne, od 5 cm nawet do kilkunastu. Więc to wszystko, co jest poniżej tych 5, musi być uzupełnione materiałem, przez co ta średnia grubość tej posadzki niestety idzie nam w górę, co ma oczywiście później wpływ na cenę końcową. Punkt piąty, czyli właśnie ta dopłata powyżej 5 cm. Średnia cena na rynku w tej chwili za centymetr na metr kwadratowy dopłaty jest między 7 a 10 zł. Czyli biorąc pod uwagę, że średnia na budynku wyjdzie nam około 7 cm, to jest dopłata między 14 a 20 zł
za dodatkowe zużycie materiału. Więc ta cena z 48 robi nam się dużo większa. Szósty. Materiały do styropianu potrzebne do ułożenia styropianu, czyli materiały pomocnicze. To, że kupiliśmy styropian, to nie jest problem rozwiązany, bo samym styropianem się nie ułoży podłogi. Potrzebna jest do tego folia i przede wszystkim piana. W momencie, kiedy tych instalacji mamy teraz bardzo dużo na podłogach rekuperacji i okablowania i rurowania, więc tej piany, żeby ułożyć prawidłowo styropian, no to też wykonujemy tą usługę. Na budynek 200-metrowy zużywamy około 2 kartonów piany. To jest koszt około 600 zł plus 400 zł folia. I punkt siódmy, montaż styropianu. To, że zakupiliśmy styropian, to jeszcze on się sam nie ułoży. Biorąc pod uwagę, że średnia grubość w tej chwili na przyziemiu, czyli na punkcie 0 styropianu jest między 18 a 25 cm, czyli to są na pewno 3 warstwy. Poziom plus 1 czy tam plus 2, jeżeli występuje, z reguły jest to jedna warstwa, więc podzieliłem to na pół, że średnio wychodzi na budynku 2 warstwy styropianu. Cena rynkowa to jest około 8 zł za warstwę. To teraz podsumujmy. Koszty, system, posadzka plus piana. Punkt pierwszy, czyli anhydryt. Przy 200 metrach do 5 cm wychodzi nam 9600. Koszt plus dopłata. W związku z tym, że 5 cm to jest minimalna grubość posadzki, więc no też mamy jakieś swoje parametry niedokładności w budownictwie. Nie idziemy w to minimum, więc założyłem, że robimy posadzkę 0,5 cm grubszą. Czyli dopłata w granicach 3,50 zł powiedzmy za te 0,5 cm, tak? No żeby nie robić minimalnej grubości, bo to też chodzi o gwarancję, żeby ta posadzka też no, funkcjonowała, nie popękała. To jest koszt około 700 zł. Pianobeton. Tu się pomyliłem, wpisałem na 100 metrów, mam 200, czyli koszt przy 10 cm to jest jakieś 8400. Daje nam to razem kwotę 18700. Przejdźmy teraz do klasycznego rozwiązania, jakim jest styropian. No i później już wlewka. Koszt posadzki 9600, to jest do 5 cm. Koszt styropianu, to też jest założone na te 10 cm, to jest około 9 tysięcy. I teraz dochodzimy do najważniejszej rzeczy. Mamy tutaj kwotę 2800, to jest punkt czwarty, średnia grubość posadzki. Ja nie twierdzę, że wszędzie jest 7. Zdarzają się nam budynki, które mają średnią 6,5, 6,2. Poniżej 6 jeszcze nigdy żeśmy nie zeszli, nie, nawet mimo to, że są wylewane płyty fundamentowe, mimo to te nierówności tam są do kilku nawet centymetrów, więc biorąc średnio, że metr więcej, czyli to jest 114 zł, przy 200 metrach kwadratowych daje nam do kwoty 2800 dopłaty do dodatkowo zużytego materiału. I to liczą wszyscy wykonawcy, no bo inaczej by dokładali do własnej firmy, tak? To jest materiał, który jest dodatkowo wpompowany. Pozostałe koszta, czyli styropian, piana, folia, to jest 1000 zł. Punkt siódmy, montaż styropianu. To, żeśmy zakupili styropian, jesteśmy jego szczęśliwym posiadaczem, to jeszcze ktoś go musi ułożyć. To, co mówię, koszt, biorąc pod uwagę, że z reguły na przyziemiu są 3 warstwy, nieraz zdarzają się 4, ale zakładamy, że są 3, jedna na piętrze, jeżeli budynek jest piętrowy, to średnio mamy te 2 warstwy. To jest 3200, co daje nam razem kwotę 25600, gdzie przy wykorzystaniu systemu z pianą betonem tą kwotę mamy 18700. Oczywiście tu są pewne wahania, tak? Bo można ten styropian kupić w mniejszej klasie, zapłacić mniej. No można go ułożyć mniej profesjonalnie, nie zużyć tyle piany, tak? Zużyć jeden karton piany,
albo zasypać piaskiem dziury. Różne jakby są tu możliwości, tylko tak naprawdę to rozmawiamy o jakiejś kwocie 1000-1500 zł, która może być uchowana plus bądź minus. Daje nam to różnicę 6900. Tak jak mówię, to jest powiedzmy, no nie więcej myślę niż 10%, to jest jeszcze ta kwota ruchoma plus minus, bo można różne jakby techniki zastosować, różne metody. Jednak co w momencie, kiedy zastosujemy piano beton posadzka, co nam to daje? Mamy na końcu wykonaną posadzkę, która ma niemalże idealnie równą grubość. Czyli mamy płytę w ręcach 5,5 cm, na pewno nie przekroczy 6. Co nam to daje? Daje nam to płytę, która będzie równomiernie się nagrzewać, równomiernie grzać. Przy tej minimalnej grubości, jaką mogliśmy zastosować, jeżeli chodzi o grubość posadzki, to z pewnością się przełoży na rachunki, które no niestety wiemy w tych czasach, ile energia kosztuje, więc to ma, wydaje mi się, najważniejsze znaczenie i wpływ na to, że mamy możliwość skorzystania z takiej technologii. Tak? Pianobeton to nie jest nowy produkt, on już jest od kilku lat na polskim rynku, aczkolwiek raczkuje, bo nie ma świadomości, ludzie nie wiedzą, że taki produkt istnieje. Już nie wspomnę o projektantach, którzy projektują, w ogóle nawet duża część nie wie, co to jest posadzka akwarytowa, dalej projektują posadzkę klasyczną z miksokreta na ogrzewanie podłogowe, co jest nie do końca chyba profesjonalne. No dobrze, z mojej strony na razie tyle. Z pewnością pojawią się jakieś nowe informacje. Będziemy na bieżąco informować. W razie pytań, oczywiście jest telefon. Proszę dzwonić. Wykonujemy w tej chwili już kompleksowe posadzki, pianobeton, żwice, mikrocementy, więc rozszerzyliśmy trochę zakres swoich usług. Zapraszam do współpracy. Pozdrawiam.